Hello, kochani, z tej strony oczywiście ja słuchajcie i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej super serii. Słuchajcie, przede wszystkim ustawiam powoli i wyjaśnię Wam, co takiego zrobiłam. Zrobiłam em, takie kilka rzeczy, na zasadzie wstawiłam ten plik Last Exception znowu na tego Discorda. Tam mi powykrywało kilka rzeczy, ale też wykryło mi jakiś błąd, którego oni podobno nie są w stanie, jakby identyfikować, odczytać, jeśli wiecie o co chodzi, więc też nie mogą mi z tym pomóc. I też wyskoczyło mi, że mam jakieś tam powtarzające się pliki i w ogóle. Szanowi totalnie pozmieniałam cechy osobowości i co mogłam, to zresetowałam, ale z tego co widzę, on dalej nie chce mieć dziecka, więc to się chyba. Zrobiło po raz kolejny, albo po prostu się nie znam. Nie wiem, ja bym to też mu najchętniej w coś zresetowała, bo naprawdę nie wiem o co z nim chodzi. Jeden mod miałam za stary i zainstalowałam aktualizację, a bodajże dwa widziałam, że tam były do usunięcia po prostu. W sensie może jest ich nowa wersja, prawda? Ale wiecie. Nie chciałam teraz siedzieć i szukać nowej wersji moda, tylko skupiałam się na tym, co i jak. No i następna rzecz, którą zrobiłam, pousuwałam wszystkie święta, które były w kalendarzu, tak jak mi kazali tam również, a powiem Wam, jakie mody usunęłam. Jakieś mody zduplikowany, jakiś kanet, flot, slot, override, nawet nie wiem, że miałam takie coś i mod na przywitania, nazywa się greetings. Um, I jeszcze widzę, że mam jakieś tutaj powtarzające się mody, to też będę mogła je usunąć, ale one chyba nie są aż tak denerwujące. No i właśnie ten temat tych customowanych holidayów. Kiedy ja ściągnęłam tego moda od twórczyni, no tego moda, to tego save od twórczyni, to były jej święta i jeszcze jej święta, które ona dorobiła i one były nawet w innym języku, no nie, więc ja po prostu pousuwałam te święta wszystkie i zrobiłam sobie, um, użyłam tego kodu od tego moda Frank coś tam i użyłam go, o tak, tak leci, o i on dodał mi jakby te, które zniknęły a nie ma tych, które były. Nie wiem, czy to zadziała, czy to rozwiąże jakikolwiek problem, czy ten safe jest po prostu, wiecie, już przeklęty i ja już nic więcej z tym nie zrobię. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mm, już naprawdę, powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że to już jest jednak wina save'a i konkretnych simów, bo na przykład w jednym saveie to mi się stało nawet tak, ale to było wcześniej, potem to naprawiłam, że niektórzy simowie nie mieli nawet swoich akcji, w sensie nie mogłam na nich w ogóle kliknąć i to nie było tak, że nie mogłam kliknąć na wszystkich, tylko nie mogłam kliknąć tylko na tą jedną konkretną osobę, i to było mega, mega słabe i irytujące. Dobrze, chciałabym żeby zrobiła kluski z czosnkiem w ogóle mamy wiosnę, oni są ubrani na ciepło ale jakoś sobie radzić trzeba widzę, że oni tutaj się wysypiają powoli nie wiem co z tymi dzieciakami zrobię, uwierzcie mi, nie wiem wiem, jest 23, oni stają, ale zaraz ich po prostu z powrotem położę spać ewentualnie każę im dać jedzonko dzieciom, bo widzę, że a ty możesz użyć pieluszki na przykład, skoro śpisz możesz, możesz, a ty nie będziesz chciała tylko jedzonko byśmy im, słuchajcie, zostawili jakieś to by było spoko Mm, I chyba może nie, tutaj widzę, że nie może, ale jajka może zebrać, a sprzątać widzę też, by posprzątał, no to niech posprząta i ustawimy te beczułki od nowa, on jest oczywiście spięty, to się chyba nic nie zmieniło w tym, że on jest ciągle spięty, nie wiem, ja mu chyba usunę nawet te style życia, bo mam wrażenie, że te style życia też jakoś na niego wpływają, tylko gdzieś one tutaj były, U... usuń styl życia miłośnik i to też nie wiem, wkurzają mnie te style życia wydaje mi się, że to one są też niejako powodem tego że po prostu zabawa mu schodzi jak powalona dobrze, zjedz sobie śniadanie i może nie wiem, bo nawet nie wiem czy on lubi oglądać telewizję, wydaje mi się, że on nie lubił, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam e, lubi taniec a zapomniałam, że przecież lubi tańczyć no to mogę mu kazać potańczyć po tym jak już zje, ty już zjadłaś to się bardzo, bardzo. Ty też masz w ogóle zabawę beznadziejną. To pooglądaj tą telewizję. Faktycznie. Aha, to się oczywiście rozwaliło, to sobie zamienimy. To jej pomaga. Tak, no, niby jej pomaga. A chciałabym, żeby jednak to towarzystwo, to towarzystwo, tą zabawę mieli na jakimś tam poziomie. Kiedy wy to oglądacie, w ogóle to jestem na wakajkach, więc pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Co to znaczy w ogóle miłości, bliskich więzi. Nie wiem, ale nie chcę już tego, nie potrzebuję tego i mnie to nerwuje. Dobra, jak ty się czujesz, moja droga? Wspaniale, a i to może byście zrobili jakiś taki nocny trening? Tylko boję się, że jak odejdę za daleko od domu, to nagle się okaże, że dzieci będą płakać i umierać z nerwów, a ja nic nie mogę z tym zrobić. I chciałabym, żebyście teoretycznie poćwiczyły trochę skakanie. A i mogę ją sprzedać i kosztuje 25 tysięcy? Co wygadacie? Dobra, naprawimy te przeszkody. To, no tańcz, tańcz, Dziunia, bo ty lubisz tańczyć. Tobie to powinno poprawić humor. Ja się bardzo będę cieszyć z tego już powodu. A dzieciaki trzeba będzie nas szybciutko obudzić. Niech sobie zjedzą. Nie wiem, tak naprawdę już. O jezu, ona nie cierpi się budzić. No dobra, no to będzie znerwicowana. No bardzo, bardzo mi się to podoba, dobra. Mm, zamontujemy tą lepszą poręcz. Halo, zrobiłaś to, dobra. I teraz chciałabym trenu intensywnie. Zamontowana, tak. No i ćwiczcie teraz mi. Bo ona jest do tyłu z tymi skilami. Nie wiem tak naprawdę, ile on mi tu teraz jest w stanie zrobić, więc na razie go położę spać. niech mnie nie denerwuje po prostu. Więc już się bałam, że tato znowu mi poleci na drugi koniec domu, tylko po to, żeby zjeść, ale całe szczęście nie. Widzę, że dobra, to ja słuchaj posprzątam po tobie. Magiczne te te posprzątają po tobie i idź do dośpij po prostu już resztę. Mam nadzieję, że to odłożysz to w tym samym miejscu. Nie, to to sobie chyba wsadziłaś do wyposażenia, prawda? Tak, bo niedojedzone chyba. Nie, zjedzone całe, no to nie wiem. No ale ona lubi sobie ewidentnie zostawiać to wszystko w wyposażeniu. Oni mają w ogóle te same. Yy, te same. W ogóle i tak mają ponadprzeciętne niemowlę, mimo że tak ciężko było z nimi działać. No to jest dla mnie niesamowite, akurat. No co tu się stało? Jezu, powinno być jakieś info o tym, że przeszkoda jest do naprawienia, bo ja się wtedy wkurzam. Yy, ona stoi czeka, a oni nie ćwiczą, nie? I tylko czas marnują, tak właściwie. Dobra, ty się wyśpisz i tak. Możesz już posprzątać oborę, więc proszę pójść i posprzątać oborę naszej kochanej Nuni. Dynika śpi jeszcze, kurczaki. No to teoretycznie jeszcze nic nie możemy z nimi zrobić. Mamy jajka w ogóle do schowania. On ma jakieś żaby. Skąd, w ogóle skąd? To to w ogóle jest maksymalnie. Yy, w ogóle to jest dynika, gdzie jest? Jest fasolka bodajże. Nasza czarna owca się nazywa fasolka, bo rzeczy fasolki już z nami nie ma. Ja nawet nie ogarnęłam, kiedy fasolka nas opuściła. Nie, no fasolka też gdzieś tu jest. Ach, No ładnie, fasola. Ty to jesteś, jednak, koleżanka. Jezu, kocham Maję. Maja ma taki świetny outfit. Gdzie jest Maja? Pokaż Maję. A Maja jest w środku. Weź, skieruj Maję, żeby zjadła, bo ona ma taki świetny outfit. Ona jest czarnym. O, Maja, proszę bardzo. I co znowu? No i. I co? I to jest taka strata czasu. Dobra, ostatni raz potrenujecie jeszcze intensywnie, bo ona zabawę ma kiepską. Ale chcę, żebyście jednak potrenowali. Eee. De, 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 de. O mój Boże, nasza Nunia potrzebuje. Widzę tu pomocy. Dobra, no to Nunie też wyczyścisz, bo na razie do dzieci nie przyjdziesz. Bo ja, gdy mi się przy dzieciach w ogóle nawet nie przydasz, coś tak czuję. Jakieś 200 z simoleonów żeśmy dostali, nawet nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Eee, i coś z dzieciakami. No w sumie żyją. Tylko on się obudził, nawet nie wiem czemu. Teoretycznie mógłby jeszcze sobie pospać, więc śpi, proszę. Po prostu śpi tyle, ile możesz, to śpi, bo ja nie wiem, czy ja będę dobra. Oni już skończyli trening, to choć teraz się ogarniesz. Nie wiem, na ile wiecie, będę psychicznie gotowa się tutaj nimi zająć. Możesz poprosić konia do zabawy. Niech ona się pobawi, bo na tą zabawę ma nisko. I zjesz sobie, tak najpierw posprzątasz. A potem zjesz, bo ja nie wiem tak naprawdę, czy mogę go skierować do tych dzieci. To jest w ogóle, wiecie, dobry pomysł, czy nie? O, mu zdjęcie z alpaką, czy tam z lamą. To nie jest to samo, bo będzie na miniaturkę, słuchajcie, bo wtedy nie mam fot na miniaturkę, bo przez cały odcinek nie robię i wrzucam jakąś starą i w ogóle wiecie, to nie jest w sposób powiązany z tym, co się faktycznie dzieje. I to jest bez sensu. Dobra, oni będą chcieli siusiu. Ona w ogóle nie umie jeszcze siusiać, ale dobra, mamusia zje i zaraz tu przyjdzie do was i wysiusia. No, chyba, że ona przyjdzie z tym jedzeniem, no to nie, to mi nie pomożesz w żaden sposób, wiesz? Dobra, chodź tu proszę, podejdź. A mamusia y, cię pouczy korzystać z nocnika. Twojemu staremu nie ufam, więc stary cię na razie niczego uczyć nie będzie. Yy... Nie, nie chcę swobodnej, jeżeli któreś się zachowuje niewłaściwie, to trochę nie, nie, nie ten styl, który bym chciała. Chciałabym, żeby on miał surową z nimi, a ona miała taką trochę lepszą. Dobra. Yy... Widzę, że maja dostała tutaj. Czy maja poszła zjeść? Maju. Proszę cię, poproś konia do zabawy. Czy tutaj możesz coś wsadzić? Możesz. My byliśmy u wszystkich naszych małych zwierząt, gdzie jest dynka. Mam wrażenie, że u dynki żeśmy nie byli. Ale o! bardzo. bardzo nasza księżniczka mała. Dynka, trzeba ją zająć się nią i wtedy sprzedaż wszystko no tak, no akurat od kiedy wyszły te farmy takie to moje w ogóle roślinki w Simsach są tragiczne i tragicznej jakości i wszystko jest tragiczne tak, ja wiem, żebyś chciała pomasować konia albo wtrawać po szyi, ale moja droga tu się nie da tak, bo ta gra nie pozwala mi na normalne się zajmowanie Simami, więc masz jeszcze bardziej przewalone, bo powinnaś teraz jeździć na koniu a nie dobra, pogadaj o przebiegu, nie, nie wiem, może się pobaw z nią faktycznie o, zapomniałam, że mam tą opcję. Mogę ją wysłać przecież do przedszkola. Widzowie, widzowie, jak ja odkryłam niesamowitą rzecz. Obudź się, młody, obudź się. Po pierwsze, zaraz będzie Siusianie. Po drugie, ja, słuchajcie, do preschoola ich wyślę. Obydwóch. Obydwoje, do preschoola, proszę bardzo. Tylko oni mają przewalone, bo z góry będą szli. Go to Boże, chcesz mi powiedzieć, że ja o tym zapomniałam? Nie. Nie ma wrócić do domu, ma iść. O nie, oni teraz nie pójdą mi. Idź. Nie. Dobra, wiecie co? Ja chyba będę musiała ich teleportować, jeżeli będę chciała, żeby faktycznie tam poszli. Pójdź. Co wy gadacie? Ona idzie i ona będzie teraz szła. Ja zapomniałam, słuchajcie, że ja mam tego genialnego moda od Adip Indigo, gdzie właśnie dzieci mogą chodzić do preschoola. No świetnie. I ja, że ja o tym zapomniałam. Paulo, leave me alone. Muszę się zająć moją małą niunią. Choćby, cześć. Kurde, no wiecie, no wiadomo, no, rodzice też powinni się zajmować swoimi dziećmi, ale kurde, to przedszkole jest świetną opcją, kiedy ja właśnie mam problem z tymi dzieciakami, tym bardziej teraz, no bo ja nie wiem. Sean ani razu jeszcze dzisiaj żadnego dziecka nie dotknął, nawet nie próbował. Nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej. Mam nadzieję, że to lepiej niż gorzej, bo powiem Wam, stawka jest duża. A tak jak mówię, chciałabym skończyć to wyzwanie i zrobić coś nowego, albo jakąś luźną rozgrywkę. Nie wiem. Wyzwania mi się w miarę podobają, i pisaliście, że Nutsubery jest spoko, więc właśnie się zastanawiam nad tym. Nutsubery, możecie pisać. Yy, najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak ona stoi z tymi zadaniami, ale bym chętnie poszła wziąć udział w jakimś konkursie, jak ją nakarmisz. Tak, i widzicie, i dzieciaki teraz są zajęte yy, sobą. O! No to masz skile, To lecim! No, idźcie wziąć udział, może uda się zdobyć złoty, a to się zawsze przyda. A ty się w ogóle. Co się z tobą stało? Ja ci nie kazałam się iść umyć i w ogóle ogarnąć. Dobra, no to idź, idź, bo widzę, że masz jakiś problem. Ale i tak mam wrażenie, że aż tak nie anulują interakcje, które robili wcześniej, więc chyba jest trochę lepiej. Nie wiem, czy. No co, wy gadacie, że srebrny medal? No nie! Jeszcze raz. Jak to srebrny? Aha, teraz nie mogę jechać z tym koniem, no nie. No tak dobrze było wakane, jesteśmy przytul wakankę, wymasuj wakankę. No bo to jest smutne, kurde, ja liczyłam, że wygramy. Nie, nie chcemy nic. Słuchajcie, o, to bardzo. Smutno mi teraz jest przykro. Teraz jest mi przykro, bo ja tu liczyłam, że wiecie, że już będziemy zarobieni jak nigdy, a się okazuje, że nie. Bo z tego co rozumiem, to to mistrzostwo musimy mieć w każdej dziedzinie wtedy ogarnięte, a to też nie jest takie proste. A mistrzost szempionat dopiero będziemy mogli zrobić chyba jak będziemy właśnie mistrzami wszędzie. Więc a, to chyba jeszcze nam zajmie z kilka odcinków. Dwa, trzy, cztery. Tak, mój pies właśnie swoją wielką pupcią walnął. Yy, o, o ten, o moje drzwi, dlatego był taki dźwięk mega, mega głośny. Mm -hmm. Słuchaj, czy Ty mogłabyś teoretycznie coś zrobić? Nie no, Ty będziesz teraz jadła kolację. Jak długo dzieciaki są w tym preschoolu? To ja nawet nie mam pojęcia. Aha, nie mogę. Mm. Ileś tam będą, ale widzicie, oni przez to mają nawet ogarnięte potrzeby. Ja nie wiem, bo ja się boję, że jak oni będą nawet takimi większymi dziećmi, to cały czas będzie jakiś z nimi problem. Ile mamy tego? Cztery. To weźmy sobie po cztery te arbuzy. Fajnie by było też do tego wrócić. To wszystko tutaj pozasiewać. Zasiej. Jeden, dwa, trzy. On się też może tym zajmować, więc to nie będzie większy problem dla nikogo. Dziwi mnie cały czas, że Dynka nie umiera, mimo że cały czas zostaje info, że powinna umrzeć, a niby usunęłam tego moda na nie umiera. A może mam coś w ustawieniach jak przestawione? Inne zostawa. Bo nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś była taka opcja. poznaj siebie zwolnienia, otoczenie. Co to jest to domyślne ukrycie mieszkania? Nawet nie wiedziałam. Patrzcie, co to jest za opcja. Hmm. Aha, ok. Wolna wola, starzenie Starzenie się zwierząt, no jest włączone teoretycznie. Więc nie wiem, o co chodzi. Ktoś mroczny kosiarz chyba nie chce po nią przejść, ale po moje kurczaki to przychodzi bardzo chętnie, więc to też jest ciężki temat. super super Eee... Podlej... O, on mi podlewa, jak miło z jego strony. Chciałabym ja nawość, super na wóz. No, ja was zapraszam w ogóle na mojego Twitcha, gdzie są bardzo fajne live'y. Będziemy grać w nową generację słodkiego flirtu, więc jak jesteście zainteresowani, to wbijajcie. Um, tak naprawdę po wakacjach, teraz po majówce będę mieć przewalone, bo będzie pełno roboty na studia. Um, ale mam nadzieję, że te live'y przynajmniej jeden w tygodniu uda się zrobić. No i z odcinkami najwyżej, wiecie, coś będzie innego dnia. I, I tyle, nie? Taki jest przynajmniej plan. W ogóle jest 18 godzina, ona jest padnięta. Ja w ogóle nie jestem zdziwiona, ale jej trochę dam po prostu pospać. Yy, on widzę, że się czuje... Z... O tak, oni nabijają dzięki temu umiejętności. Też się bardzo cieszę z tego powodu. Yy. No oni mega wcześnie wstali. Ja w ogóle chyba od 23 ich trzymałam na nogach, więc no nie jestem geniuszem, jeżeli chodzi o zajmowanie się zwierzętami w tej grze. My możemy coś z tym jeszcze zrobić? Teoretycznie nie. Słyszę dzieci w ogóle. Nie wiem, czemu mam tutaj perfect. Czy ja mam jakiegoś moda też tej jakości? I don't know. Nie wiem. Czasami niektóre modyfikacje wpływają na coś, o czym ja, wiecie, nie mam nawet większego pojęcia. Yy, weź przytul. Przytul tą małą słodziankę. A ja schowam jajka. Nawet włosy mnie drapią. No, w czwartek mam lekarza i się dowiem, jak to temat mojego tyłka słuchajcie stoi. Ja nie żartuję tyłka. kto jest na moich live'ach, to wie o co chodzi. Prawda. Zabawę masz znowu mega, mega niską, co mnie mega dziwi, bo lubisz być na dworze, ale okej, okay, no to idź potem znowu, bo ewidentnie to jest to, czego potrzebujesz. Tak, oni nabijają wszystko. No, największy minus tego przedszkola to jest faktycznie to, że oni są do przodu strasznie. O Jezu, ona teraz się przespała za mocno. Dobra, nieważne. Też poszyć może na przykład? W sensie podzierkać? Weź, dziergaj. Podzierkaj sobie dziecko drogie. Nawet nie wiem, czy mam moda na to przyspieszone dzierganie, czy tego nie mam. Ten to w ogóle zabawa dalej mu słabo idzie, ale możesz wtedy pooglądać telewizję, jak ci tak bardzo zależy, a nasz mały się tu widzę będzie bawił. No, widzicie, ich buźki już są naprawione i Samir jest naprawdę ślicznym chłopcem. Okazało się, że miałam jakiegoś fiksa jeszcze ściągniętego na te rzęsy jejowskie. I to on był powodem dlaczego wszystkie moje dzieci wyglądały jakby były zdeformowane. Także jest świetnie. Ja tym pięknym obrazem dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się oczywiście w następnym. Pa pa.